Witamy Państwa na kolejnym filmie. Wiecie o czym? Praktycznie postaramy się jakoś tutaj Państwu wyjaśnić pewne rzeczy, które tutaj widzicie od razu na ekranie. Co widzimy? Rąb, nie? Z czym nam się kojarzy? To już wiemy, o co chodzi, nie? Przynajmniej część z Państwa wie. Jakaś tam część, może chyba większość. Ale zaczniemy od tego, ale będziemy chcieli powiedzieć najciekawszą rzecz, którą na pewno Państwo interesuje, czy Kraków był naprawdę od początku, miał taką nazwę, jaka była to nazwa, a jaka była realna historia tego smoka wawelskiego. I od razu nam się wszystko powiąże z tym faktem, który dzisiaj znalazłem na YouTubie. Był film o tym, że niektórzy twierdzą, że ten Wawel jest ich. No to słuchajcie, bardzo dobrze, ponieważ ten Wawel jest ich, a więc oni chcą to, ten zamek na Wawelu przejąć, bo to jest ich. No to będziemy mieli odpowiedź, kim są oni. No, żeby nie powiedzieć od razu, kim są oni, to będziemy wszyscy wiedzieć. Z drugiej strony chcemy podziękować za bardzo budujące maile. Obecnie komentarze są wyłączone, ale dzięki temu już tutaj te pozytywne komentarze nie są usuwane, nie są zgłaszane do spamu przez agenturę czy agentury, przez takich powiedzmy niechętnych, którzy się tam nie zgadzają z tym materiałem tego filmu, czy filmów, czy w ogóle. Dzięki temu możecie pisać bardzo przyjemne, budujące maile, za które bardzo dziękujemy. I chcemy też podziękować za bardzo merytoryczne telefony, które po prostu otrzymaliśmy. Co najmniej dwa dzisiaj były, że osoby, które oglądały ten ostatni film, no, były pod głębokim wrażeniem. Ale to wszystko świadczy o tym, oczywiście nam to powiedziały, ale to wszystko świadczy o tym, że nasza praca nie idzie w gwizdek. I cieszymy się z tego powodu, że jest oddźwięk u Państwa i to taki rzeczywisty oddźwięk, ponieważ w mailach już są poruszane takie tematy i własne doświadczenia osobiste, że tak naprawdę ci, którzy piszą te maile, oni sami na własnej skórze przerobili pewne tematy, a które my akurat no, przerabiamy czy przerabialiśmy w ciągu ostatnich 6 lat. O, tak to może mogę powiedzieć, ale my zaczniemy tutaj, zanim do Krakowa dopłyniemy, tak, bo do Wisły się płynie, tak, no to jesteśmy bardzo stosunkowo blisko Odryg, no to słuchajcie, Odro do morza, z morza powiedzmy przez Wisłę i do Krakowa. No dobra, czyli dzisiaj zrobimy taką podróż, ale taką podróż trochę tutaj tematyczną. Zaczniemy od harmonii. Dlaczego ona jest potrzebna? Żeby zrozumieć cały ten temat, jak i jeszcze doprecyzować poprzedni film. No to teraz prosimy Wiolę, żeby nam przedstawiła cały temat. Prosimy. Witam. Trzeba wam powiedzieć, czym jest harmonia rombu. Bo już kiedyś mówiliśmy o tym, że jest to harmonia. Przy okazji Cimcum i przy okazji tej gwiazdy Dawida, czy tych bliźniaków, o których mówiliśmy. Harmonia tutaj, którą widzimy na ekranie, jest to równowaga pałacu, kard, i o tym się też dzisiaj przekonamy, że jest to de facto serce, obraz serca pierwotny. Jest to harmonia pałacu z ziemią. Ziemia jest naszą matką, macierzą. Niemniej jednak nie jest żadną fizyczną, czy nawet jakąś tam duchową, powiedzmy, boginią, matką boginią, tak jak to się nam próbuje mówić. Pałac z ziemią jest całkowicie zintegrowany. Funkcjonują ze sobą w najwyższej właśnie harmonii i w symbiozie. Najprawdopodobniej jedno bez drugiego nie potrafiłoby istnieć. I to nam się dzisiaj przyda przy okazji tego, co chcę Państwu powiedzieć, bo nie tylko powiemy o Krakowie i o jego historii,
ale powiemy też o tych rodach i o plemieniu wężów. W związku z tym, przepraszam, przejdziemy do sławiańskiej mitologii, która mówi o Sfoncie i Nicy. Według pewnego znawcy mitologii, którego zapewne wszyscy znacie, ale wiecie, że my nie będziemy operować tutaj nazwiskami, Sfont zapłodnił Nicę, a była ona w sobie tak pomieszana, że zalęgła w sobie ród wężów w macicy, a rasę draków, czyli smoków, w jamie żołądka. Przy czym zaraz Wam udowodnię, że nie była to żadna jama żołądka, tylko było to serce. Czyli kart. Jednych rodziła przyrodzeniem, czyli wężów, ród wężowy rodziła przyrodzeniem, a smoki przez usta. Uwaga. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że smoki pochodzą de facto z serca, z kart, i rodząc się przez usta, to znaczy, że zostali stworzeni twórczym słowem. Stąd właśnie to jest to przekierowanie, że usta, żołądek i tak dalej. Ja jestem przekonana, że tutaj chodziło o serce. No, kiedyś się mówiło jama serca. Co do plemienia wężowego, z jednej uważa się, że węże i smoki są z jednej matki zrodzeni, bo tą matką, macierzą jest właśnie ziemia. A jak wiemy, jeśli chodzi o plemię wężowe, są to hybrydy, które zrodziły się tutaj w ziemi naturalną drogą, przez właśnie hybrydyzację draków, polan. Mit mówi, może jeszcze przejdźmy tutaj do kolejnych grafik. O, tutaj mamy Boga Bożka Ra. Tutaj zauważcie Państwo, że ma tutaj swój taki atrybut, wąż. Tutaj jest podobnie. Zatrzymamy się na tym smoku. Wężu chyba. Wężu, tak. Wężu, który udaje smoka. O, to jest dobre określenie. Mit mówi o tym, iż węże znuje, żnuje, żmije, miały parać się głębią, niebytem, nibytem, otchłanią. Nibyt, słuchajcie, to jest właściwa nazwa tej otchłani, która jest na zewnątrz, ale to dokładniej o tym powiemy jeszcze w kolejnej części. Więc węże miały się parać nibytem, otchłanią, natomiast draki miały służyć światłości. To jest bardzo, bardzo ważne, bo ogólnie rzecz biorąc, tą mitologię przewaliłam, natomiast można było tylko kilka elementów wyciągnąć, takich, które jakby pasują do układanki. W mitologii Słowian południowych smok ognisty był wcieleniem ognia, złowrogim władcą bogactw. Miał on spłodzić wężokształtnego syna o imieniu Zmai. Zmai to jest ognisty wąż, który wystąpił przeciw ojcu swemu i pokonał go. Zmaj jest synem smoka, smokobójcą. Także tutaj myślę, że nie trzeba Państwu tłumaczyć, o co tu chodzi. Bo to jest jakby analogia tego, że synem Boga, tego choćby w Biblii się tak pisze, nie? Synem Boga był Lucyfer, który się zbuntował, tak? Przeciwko niemu. Ciekawostką jest to, że Długosz pisał o wężu Alophagus. I teraz spójrzcie sobie, jak to brzmi w spak. Sługach pola, czyli wychodzi sługa pola.
To jest taka ciekawostka. Są pewne materiały, podania. My damy Państwu link do tego filmu. To jest film dość młody, dość świeży. Niemniej jednak tam też można sporo wyłuskać jakby prawdy z tego filmu, bo wszystko, jak wiecie, my patrzymy przez pryzmat niebocentryzmu. Mówi się właśnie, że pradawnymi mieszkańcami Ziemi byli bogowie, których utożsamiało się z wężami. Mówiło się o nich strażnicy bogactw materialnych i duchowych. No oczywiście, przecież wiadomo, że plemię wężowe bardzo się skupia na tych dobrach materialnych, zwłaszcza na metalach szlachetnych, złoto, diamenty. A że są strażnikami bogactw duchowych, no to wiadomo, my jesteśmy zblokowani, nie tylko my, ale praktycznie wszyscy, którzy mieszkają w tej ziemi, i tylko ci tak zwani wybrani tam, którzy osiągną jakieś tam najwyższy stopień uduchowienia, to w różnych religiach to mamy, przy okazji drzewa życia, czy jakieś stowarzyszenia masońskie, tak, to oni wchodzą po tych stopniach duchowości i są oni jakby strażnikami tego, prawda, bo nikt praktycznie do tego dostępu nie ma i to oni są w posiadaniu całej wiedzy tak naprawdę o duchowości. Węże, ci bogowie właśnie, obcowali z ludźmi, kobietami, co oczywiście oznacza hybrydyzację. Ród wężowy pierwotnie pochodzi z zewnątrz Ziemi, a zapoczątkowały je najprawdopodobniej właśnie te bliźnięta, o których mówiliśmy, które mają różne imiona. W mitologii sławiańskiej, słuchajcie, jest tego mnóstwo, tych bliźniaków. Nie chcę już w tej chwili wymieniać, bo ja sobie tego nie zapisałam, ale jeśli zechcecie się zagłębić, to tam w ogóle jest jakiś odpał niesamowity z tymi właśnie bliźniętami. I tych bliźniąt było naprawdę dużo, a to tylko świadczy o tym, że my ludzie mamy po prostu oddawać energię właśnie temu rodowi wężów. Bliźnięta, które są jednocześnie rodzeństwem, ale jednocześnie małżeństwem, czy tam kochankami. I to oni zapoczątkowali ten właśnie Kazirud, który pochodzi z niczego innego jak z kazirodztwa. O tym mówi logo NASA. No, gdzieś mi to mignęło. Chyba jak na złość. No patrzcie. Zaraz chyba sobie tu wrócimy do... ikonek, bo to jest aż dziwne. Bo oczywiście nie chodzi mi o tego węża tu, ale spójrzcie na ten języczek. To pewnie niebocentrycy to już się spotkali właśnie z taką teorią, że to właśnie jest język węża. Bo to jest bez tego węża, jakbyśmy go tam ucięli, języczek jest bardzo charakterystyczny. Dokładnie. To jest taki, on jest taki typowy dla tego znaku. Tylko po prostu, no, jak widać, ktoś tutaj dorysował i chyba bardzo trafnie. No chyba na pewno. Na wężów mówi się również spętowie aż dachy. To są nic innego jak węże, spętane duchy, demony. I tu mamy analogię do pentagramu. Czym jest pentagram? Jeśli ktoś oglądał mój filmik Fotografia, zdjęcie, klatka, to wie, że pentagram to jest nic innego jak gra pęta. I według mnie jest pięć ramion tej gwiazdy pentagram, to jest pięć rodów tych wężowych, z tym, że w ogólnym pojęciu, bo na szczycie piramidki właśnie to są oczywiście bezkręgowcy, później są te właśnie rody wężowe,
Natomiast gdzieś tam niżej to są reptylianie, a tych dwóch pozostałych ja jeszcze nie rozgryzłam, także kiedyś może przy okazji, jak już będę wiedzieć, to Państwu powiem. Ciekawostką jest, że Żydzi mają tego węża zjadającego swój własny ogon. Mają go właśnie w synagogach, na grobowcach. Coś tu się dzieje, że przeskakuje za szybko. Na grobowcach i w różnych miejscach mają właśnie tę symbolikę. Jest to symbol wieczności, nieśmiertelności i powtarzalności. W Talmudzie wąż Lewiatan jest symbolem przyjścia Mesjasza. Wtedy to mięso tego potwora zjadać będą sprawiedliwi. No i tutaj mamy jakąś tam analogię do kanibalizmu, moim zdaniem. Ale na temat kanibalizmu to każdy z Was wie, że rody wężowe tym się parają. Tym się parają, dokładnie, i to do tej pory. No właśnie. Chciałabym Państwu jeszcze pokazać, że nie tylko mamy tutaj węża zjadającego własny ogon, ale również smoka. Dlaczego smoka? Dlatego, że jesteśmy jakby wsadzeni w ten system powtarzalności. To mówi też o inkarnacji, o ciągłym powracaniu i o ciągłej właśnie tej powtarzalności. No wcale to nie jest fajne, ale taki ten system jest i póki co musimy w ten sposób funkcjonować. Smoki często wchodziły w konflikt z bóstwami solarnymi. To też jest z różnych mitologii. I tutaj chcę wrócić do bożka Ra. Jak sobie posiedzicie, popatrzycie na te właśnie mitologie, to rzeczywiście tak było. Niby ze sobą się współpracowali, się lubili, no ale de facto zawsze te smoki były zabijane. Jak wspominałam już, Nemrod też ma w swojej nazwie ma właśnie ten rod. Był pół wężem, pół człowiekiem. A tu jeszcze chcę uzupełnić tego, co wczoraj zapomniałam Państwu powiedzieć odnośnie tej wieży Babel. Jak ona była budowana, bo ja w końcu Państwu nie powiedziałam. Wieża Babel była budowana przez Polan, przez Draków, słowem twórczym. Bo nawet kiedy się zagłębiałam tam w tym temacie, to jest to napisane w Biblii, że tam jest wzmianka, że ta wieża powstawała bardzo szybko. I to jest wręcz zaakcentowane. Także wnioski są moje takie, że ta wieża powstawała, była budowana przez Polany słowem twórczym. Chciałabym Państwu jeszcze tutaj zwrócić uwagę, czym jest ten przedmiot tutaj. Gdzieś przeczytałam, że Bóg Ra trzyma w ręku radło. I właściwie pług, tak wyczytałam, że to jest pług. Ale to jest radło, z tym, że jak się przyjrzycie takiemu starożytnemu temu, jak to można nazwać? Pługu. Pługu. No tak, ale to nie jest pług, tylko to jest radło. To jest radło, ale akurat ono się różni od tego, które służyło kiedyś rolnikom do uprawiania ziemi. Natomiast, o tu już jest wskazówka, natomiast do czego radło służyło bogowi Ra. I nie tylko jemu, bo i bogini Isis, i Horus, i tam wszyscy ci bożkowie egipscy mają w ręku właśnie to radło. Zresztą sama nazwa radło to wskazuje na to, że to jest właśnie radło. To jest przyrząd do dzielenia pola, do dzielenia ziemi. I
Nawet mitologia słowiańska pisze o stworzeniu świata, o stworzeniu ziemi. I jest to podzielone na działy. Także jest to przyrząd do dzielenia ziemi i do dzielenia polan draków. I teraz właśnie dojdziemy do Krakowa. Być może pierwotnie nazywał się, według mnie, Karduna albo Karduna. Kart od serca, ale niektórzy piszą, że to było Karoduna. I teraz coś Wam pokażę. Ach! Coś tu się dziwnego dzieje, no proszę bardzo. O, tutaj jeszcze Państwu powiem. To jest obręcz, a wiecie z jakiego miejsca? No właśnie, zagadka. Co to za miejsce? Wiecie co? Napiszemy w opisie. To będzie ciekawostka, ponieważ do opisu trzeba zawsze obejrzeć, zajrzeć. No chociaż Państwo może wiedzą, o może tak, może wiedzą, sami gdzieś napiszecie, że w Majdżo myśmy już zgadli. No, ale w opisie my napiszemy, co to za miejsce i dlatego tu wiemy węża. No, dobra. Dalej. I odnośnie tego Karo Dun, bo Karo to jest analogia do serca. Dlatego ja uważam, że nie było żadne Karo Dun, bo to już jest jakiś tam wymysł i przeinaczenie, a był Kardun. Dun natomiast to jest Duna. Właściwie to jest nazwa grodu i bodajże ta nazwa pochodzi od scytów. Ale jeśli się pomyliłam, to przepraszam. Bardzo dużo materiału, więc proszę bardzo, to jest Karo. Znamy, to jest karta, to jest nawet as. Jak ktoś to mówi, że ktoś ma asa w rękawie. No, słuchajcie, tutaj tych asów w rękawie to myśmy tu przerobili w ciągu ostatniego ile roku. No dość ich tutaj było, nie? Asów powyciągali. Ostatnio żeśmy jednego asa musieli przebić. O, może tak. Ale był. Pojawił się as w rękawie, ale niestety funkcjonował 10 lat. No i trzeba było po prostu tego asa w rękawie przebić. No i przebiliśmy go. No i teraz o. Teraz chcę Państwu pokazać, że gdzieś ja wyczytałam, ktoś bodajże na VK dawał materiał na ten temat, że ten symbol, który tak się nim posługujemy ostatnio, dlatego że na przykład na tych Facebookach czy nawet na VK, ten tak zwany like to jest właśnie serduszko, nie? A to jest symbol okultystyczny podobno, satanistyczny. Natomiast de facto z sercem to nic wspólnego nie ma. To jest jakiś wymysł i jakaś tam pewnie socjotechnika, bo tak naprawdę sercem jest rąb. I stąd ktoś wymyślił tą nazwę Karodun. Natomiast ja uważam, że to był na pewno Kardun. Nie ulega wątpliwości, że miasto, gród, Kraków, czy właściwie mówiąc właściwie Kardun, czy Karduna, było jakby sercem w ziemi. My wiemy, że mówi się bardzo dużo o Krakowie, że tam jest jakiś czakram, że jest on albo podmieniony, albo gdzieś zablokowany i tak dalej. I ja uważam, że jest to jakaś tam burza w szklance wody. Na pewno coś tam jest, bo de facto prawdziwe czakramy to my zwiedzamy z Mariuszem. I tam rzeczywiście czuć jest wspaniałą energię. Nie ulega jednak wątpliwości, że Kraków, na Kraków się mówiło, że to był pępek świata. Więc było to jakieś centrum ziemi. Jakaś analogia do pałacu, być może rzeczywiście był tam jakiś czakram, no coś tam na pewno było, bo
ogólnie rzecz biorąc, Kraków był, jest jakby w centrum uwagi i dużo o Krakowie się mówi, a zresztą my wiemy, kto tam dzisiaj w przewadze mieszka i żyje. Nasze kamienice, wasze ulice. Ulice, no coś tam takiego, ale przede wszystkim właśnie chodzi o ten Wawel. No, właśnie o ten Wawel. No i tutaj trochę, no to właśnie o tym smokach teraz mów. No chcę powiedzieć właśnie, że chcę powiedzieć o Rusłanie i o tym, co tam się wydarzyło. Co można było wyłuskać z pewnych tam podań i z pewnych z jakichś materiałów dowodowych. Właśnie ten Rusłan, a według mnie może nie Rusłan, a Rasłan, Rasłan. Łan to jest inna nazwa pola. Tak jak łan, niwa, pole. To jest wszystko jedno i to samo. Albo się mówi łany zbóż, nie? Łany zbóż. Ale łan to kiedyś się dzieliło po prostu ziemię na łany. Rasłan był jakimś tam dowodzącym, był rządzącym w Krakowie niegdyś i on uratował z opresji Kruka z jego 12 oddziałami i to nam też coś przybliża, nie? Bo tam jest 12 plemion takich, 12 plemion, 12 horoskopów i tak dalej, to wszystko to są te kazirody. A więc Rusłan czy Rasłan uratował z jakiejś pułapki, czy z jakiejś opresji Kruka, z jego właśnie oddziałami 12. A tutaj chcę zauważyć, że pod banderą Kruka to był niejaki Iwar Bezkostny. I można się w tym zagłębić, to był bezkręgowiec. To był bezkręgowiec, słuchajcie, i on rzeczywiście coś miał z kośćmi. To jest też bardzo szalenie ciekawy temat. On pochodził tam z tych krajów skandynawskich. No i był tam podobno jakimś niesamowitym mocarzem. Niemniej jednak miał jakiś problem, jakąś chorobę kości. Ale generalnie rzecz biorąc, to był bezkręgowcem. I dlatego miał taki, słuchajcie, przydomek Iwar Bezkostny. Ale oni mieli właśnie banderę Kruka. To są tylko moje przypuszczenia. Niemniej jednak był to syn Ragnaroka i de facto bardzo dużą sławę miał w całym świecie. Dużo się o nim mówi, dużo się o nim pisało, dużo legend było i pewnie tam tych różnych pieśni i tak dalej. Moje wnioski są takie, że uratowany Kruk Krak ze swoimi oddziałami zostali wpuszczeni do grodu krakowskiego, a wszystko odbyło się na zasadzie, słuchajcie, konia trojańskiego. I w końcu przecież legenda mówi o tym, że Krak, nie kto inny, a Krak, Kruk, zabił właśnie smoka wawelskiego. Zapewne na zasadzie właśnie tej sztuczki konia trojańskiego podczas nocy, kiedy wszyscy Drakowie, Polane spali, wyrżnęli ich podstępem. I co? Schemat. Zajęli teren, pozostawili jakieś tam dorodne dziewice i przejęli nasz gród. I stąd od tamtej pory najpierw był Kruków, a potem Kraków. Także bajeczka o jakimś tam Dratewce czy o Kraku, zresztą tą bajeczkę to też opisywał Długosz i Długosz jako pierwszy napisał o tym, że Krak zabił smoka, bo wcześniejsi Kadłubek bodajże opisywał nie smoka, a jakiegoś tam ludożerca, jakiegoś potwora, który nagle 100 lat później stał się smokiem. Kolejne sposoby na zajmowanie terenów to są, słuchajcie, kolejne przykłady. Wyspy Kanaryjskie. A na Wyspach Kanaryjskich mamy właśnie
przepiękne drzewa Edenu, drzewa łączniki światłowodowe, tylko w wersji mini. Tak, w wersji mini. Te drzewa nazywają się Dracena Draco, także w ogóle jest podwójna nazwa smoka. Dracena Draco. Pierwotnym narodem, który tam mieszkał, to byli Guanchanowie i tutaj zachęcam Państwa, żebyście sobie choćby w takiej Wikipedii poczytali, bo tam jest generalnie najwięcej chyba informacji na ich temat, nie związanych tyle z jakimiś legendami i mitami, czy jakimiś tajemnicami, ponieważ oczywiście tego narodu już nie ma, natomiast tam, jeśli spojrzycie właśnie na opis ich, to byli niebieskoocy blondyni, słuchajcie, także to byli nasi po prostu. Ale ten naród został wyrżnięty, wymordowany, ponieważ się postawił kolonistom i ślad po nich zaginął. Oni byli, słuchajcie, niepiśmienni. I gdzie oni mieszkali? Oni sobie mieszkali, tutaj jeszcze mamy przepiękny tutaj tak krajobraz z tymi drzewami Draco. Oni sobie mieszkali w jaskiniach. I sądzę, że coś tam to Państwu przybliży, kim rzeczywiście oni byli. I co to były za jaskinie? I co to były za jaskinie? Bo, a oczywiście, gdzie one są w cudzysłowie wykute, to jest skała powulkaniczna. I tych właśnie takich, oni to nazywają, że to są spichlerze, a tych spichlerzy tam jest pod dostatkiem. Jest dość dużo. Zresztą jak się przyjrzałam w ogóle tym Wyspom Kanaryjskim, tam jest też mnóstwo legend, tam podobno, bo to jest 7 wysp, a podobno jest jeszcze 8 i nazywają ją Wyspą Widmo, ponieważ czasem ją widać z jakiegoś tam najwyższego szczytu wulkanu, a czasem żeglarze ją widują, gdzie kiedy chcą podpłynąć bliżej, to ona znika. Także tutaj jakiś czary mary występuje. Także tak to wygląda. O, tutaj są te ukrycia podziemne, no bo bądźmy szczerzy, to są po prostu ukrycia podziemne. Oni to nazywają dzisiejsi znawcy i naukowcy, że to są spichlerze. I tam różne ideologie jeszcze do tego się przypisuje, niemniej jednak to wiadomo, że to były ukrycia podziemne, z których później oni sobie zrobili mieszkania, bo w Wikipedii na przykład jest napisane, że oni mieszkali właśnie w jaskiniach, ci Guanchanowie. A chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć właśnie, o tutaj jeszcze, pewien mit z mitologii greckiej o smoku. Ach tak, bo jeszcze właśnie z mitologii greckiej, jeśli chodzi o Wyspy Kanaryjskie, mamy tutaj smoka Ladona, który został oczywiście zabity i w momencie, gdy został zabity, jego krew rozlała się po tych Wyspach Kanaryjskich i z tej krwi wyrosły smocze drzewa. To jest też takie dosyć istotne. I stąd się mówi właśnie na te drzewa, podobno, że to są smocze drzewa, ponieważ jak się natnie gałąź czy pień, to żywica, która, czy tamte płyny, które wypływają z tego drzewa, one się utleniają i się robią, i się robi ten płyn czerwony, jak smocza krew. No, tylko ciekawe, skąd ktoś wie, jaką smok miał krew, nie? No, taki potwór. No, chyba ci pamiętają, którzy go zabili. Jest jeszcze mit o Spartanach. Wczoraj to wspominaliśmy, że Spartakus pochodził od Traków. Od Traków, ale Spartanie to też ciekawostka, ponieważ w ogóle zanim powstała Grecja, to wszystkie te plemiona greckie, czyli Polan, to one się prały między sobą. To jest bardzo ważny szczegół. No właśnie, powiedz.
Legenda o, rzecz dotyczy legendy o Argonautach i to była wyprawa po Złote Runo. Nie będę tutaj Państwu opowiadać całej tej mitologii, tego mitu, bo możecie sobie sprawdzić. Natomiast Argonauci musieli spełnić pewne warunki i po to były posiane w ziemi, posiane zęby smoka, bo oczywiście Złotego Runa to też smok pilnował. Natomiast, ale tamten smok nie został zabity, a został uśpiony. Natomiast zęby smoka zostały zasiane w ziemi i po zasianiu tych zębów wyrosły z nich Sparci, Spartanie. Na pewno znacie te wszystkie legendy o tych Spartanach, byli to mocarze. I słuchajcie, oni zostali jakby zaklęci, zaczarowani, zahipnotyzowani do bratobójczej walki między sobą i oni tam w tej legendzie oni się praktycznie wszyscy wytłukli. Zostało ich bodajże chyba tylko 5. A słuchajcie, kto jak nie Sławianie, powiedzmy to w ten sposób, czy Polanie, kto jak nie my właśnie byliśmy zmanipulowani do bratobójczych walk między sobą. To jest takie dość kluczowe i dość znaczące w tym wszystkim. Także widzimy, jak te smoki się przewijają wszędzie, w każdej legendzie. No kolejny raz ja Wam tu pokażę, że pierwotny smok to był ssakiem, ogólnie rzecz biorąc. Babilański. Tak, ogólnie rzecz biorąc smok to może jest i potwór, natomiast drak to jest dusza Polan, duch Polan. A na potrzeby rodów wężowych stworzono smoka, czy nawet z węża zrobiono smoka. I nawet w Biblii się pisze, bo dzisiaj też mieliśmy taki zarzut, że... Biblia też mówi o smoku, a to się okazuje, że jeden rozdział mówi o smoku, a drugi rozdział mówi o bestii zboża. Ale opis jest identyczny. Znaczy, oczywiście, no słuchajcie, w czasie, gdy wyrzynano Polan, to tworzono Biblię. Więc co oni mieli w tej Biblii napisać? No bo kto tą Biblię spisał? Elohim. Czyli rody wężowe, rody z wody, kazirody. Także tutaj, słuchajcie, zrobili z draka, zrobili potwora, którego każdy miał się bać i każdy miał uważać za samo zło. Zło wcielone i szatana w czystej postaci diabła. No i co? To chyba tyle. Ja jeszcze się tutaj wbiję na zakończenie. Oczywiście pada tutaj i powstanie pytanie, dlaczego grzebać w mitologiach? Wiecie dlaczego? Ponieważ jak chce się pozbierać chałubiczny pocisk, który poleciał na 18 km, żeśmy chałubiców odpalili jakiś, on tam gdzieś eksplodował, to właśnie z takich odłamków się zbiera ten pocisk i na podstawie mitologii, pewnych faktów, które przetrwały do dzisiaj, możemy na tyle, na ile się da, odtworzyć historię. I praktycznie od poprzedniego filmu, to już mi tutaj jeden kolega tu przez telefon powiedział, że słuchaj, ale mi się to wszystko w ogóle wywróciło do góry nogami. Ja mówię, nie, nie, to się ci nie wywróciło. Ja wiem, ja cię rozumiem, że ci się wywróciło do góry nogami, ale teraz dopiero nogi stoją na właściwym miejscu. Wcześniej miałeś wywrócone, przecież miałeś kiszmisz, ale teraz stół postawiłeś na miejscu, na nogach. Ja sądzę, że w kolejnej części, gdzie będziemy mówić o Asgardzie i o Midgardzie, też będzie wywrotka. To będzie też totalna wywrotka. Tak, tak. Midgard, Asgard, tak, to zaraz będzie wywrotka. Ale no cóż, zrozumienie przychodzi z czasem. No i dlatego widzimy, jaką historię można po prostu tutaj wykrzesać. Nawet z tych tak zwanych mitów, gdzie propaganda przez wieki mówiła, że mich ja to jakieś tam pierdoły i tak dalej, żeby się nie warto nimi zajmować. Ale jeżeli zajęliśmy się już niebocentryzmem i wszystkimi tematami pochodnymi, no to już historię możemy odczytać w wersji
można powiedzieć, zbliżonej mocno, mocno do prawdy. Ja chciałam jeszcze zauważyć, że jedną z zalet właśnie poszukiwania słów pierwotnych, czy w ogóle, no można to nazwać zabawa słowami, że czytamy od tyłu, od przodu, od góry, z boku, bo już nie wiem, jak w ogóle czytać te słowa, że w tych poszukiwaniach właśnie, co się wyłania, że właśnie szukając tych słów, czy odkrywając słowa, które są jakby nieprawidłowe dla nas, można się bardzo dużo dowiedzieć. Bardzo dużo. I wtedy wyłaniają się naprawdę puzelki do układanki. No i chyba tyle. Do usłyszenia. Do usłyszenia.